wszystkie mazurki świata. Janusz Prusinowski. Fundacja Wszystkie Mazurki Świata powstała w 2010 roku, by promować polską muzykę tradycyjną w formach zaczerpniętych bezpośrednio od wiejskich muzykantów i tancerzy. Pierwszy festiwal Wszystkie Mazurki Świata powstał z inicjatywy dwóch skrzypków – lirników, harmonistów i animatorów – Janusza Prusinowskiego i Piotra Piszczatowskiego. Po prostu urodziłem w Polsce, moi rodzice śpiewali, lubili muzykować. Było normalne, że sąsiedzi się spotykają, żeby pobyć razem, a jak razem pobyć, no to może i pośpiewać, i zatańczyć. To jest zupełnie inny rodzaj bycia. Fundacja promuje również polską sztukę tradycyjną na świecie. Caritas za projekt Rodzina Rodzinie – Pomoc Syryjczykom. Program polega na wsparciu konkretnych rodzin poszkodowanych podczas wojny w Syrii. Pomagają konkretne polskie rodziny, wspólnoty, a także parafie, diecezje oraz zgromadzenia zakonne. Caritas Polska pomaga w Syrii od początku konfliktu wojennego, czyli od 7 lat. Program jest unikatowy na skalę światową, a jednocześnie bardzo prosty w założeniu. Polacy do tej pory przekazali Syryjczykom w ramach programu ponad 30 milionów złotych. Wspierają, nie pytając dlaczego, bo tam, na terenie objętym konfliktem, są ludzie potrzebujący pomocy. Program Pola Nadziei. Wsparcie ruchu hospicyjnego. Program został stworzony przez organizację charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Jego ideą jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów, a także edukacja i uwrażliwianie na los terminalnie chorego człowieka. 20 lat temu do programu zaproszono Krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Obecnie w akcji uczestniczą już 44 polskie hospicja. Mój mąż przez ostatnią dobę odchodził w ogromnym cierpieniu. Przez całe swoje życie był niezwykłym człowiekiem. Nie dlatego, że był moim mężem i bardzo go kochałam, ale też tak postrzegali go przyjaciele. Do samego końca byliśmy z nim. Obiecał mi jedno, że nawet, że jak będzie odchodził, to że będzie ze mną. Tak? I ten ostatni moment, kiedy odchodził, mimo tego, że był nieprzytomny, ja się go zapytałam, czy to już będzie koniec, ścisnął moją rękę. I wiem, że dał mi tym znak, że odchodzi na drugą stronę tęczy. Ja bardzo się bałam tego momentu i powiem pani, że to był najbardziej mistyczny moment w moim życiu. Rozświetliło się pomieszczenie, w którym byliśmy, niezwykłym światłem i ja czułam obecność kogoś jeszcze.